Siemaneczko, na kanale Tata Vlog. Witamy się z wami jeszcze po jasności, ale jest godzina 16:30 i jedziemy gdzie? Do Torunia. Jedziemy do Torunia i witamy się z wami serdecznie. Toruń to jest nasz pierwszy punkt programu dzisiejszego vloga. Myślę, że on będzie obszerny, będzie długi. W sumie nie wiem, ale fajnie jakbyście go oglądali do końca, bo jak zawsze będzie i ciekawie, i interesująco. Więc co? Jedziemy. Robiliśmy szybki teleport do Torunia, jak widzicie. Jesteśmy już w podziemnym garażu. O! To chodź. Ciatuska wita. Ciatuska. To jest powiedzenie tatusia. Jakie piętro, mamusiu? Pierwsze. No. Takie. Bo jeszcze nowy budynek, dlatego nowy jeszcze. Nowy budynek, żeby nie odrapali, to jest taka winda z drewienka, tak? Gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? Zapraszamy do rezydencji. My jesteśmy z Katowic chyba. Chyba w Toruniu. W Toruniu, w Toruniu. Gdzie są gawę buty? Tutaj. Tutaj, tak jak w domu. Dobrze, ciepło tu. Dobrze, taka co nie... to? Żeby nie obić pewnie, wiesz? Czemu? Proszę się rozbierać. Tata idzie odpocząć, przejechałem tyle kilometrów, muszę odpocząć. No ładne pomieszczenie, tutaj ten szybki home tour. To ciach, tu kuchnia, tam łazienka, tutaj sypialnia. No i widzieliście już wszystko. A gieja! To ty! Nie! To idę do tej żabki. Nie. Szybka nocka za nami w apartamencie i ja zbieram się na nagrania do Sławka Mencena w Toruniu. To jeszcze ja powiedzieć. Będę robić pierniki. No, a oni chyba jadą robić pierniki. Chyba, że później wszyscy zrobią pierniki, a... Nie, chcecie robić pierniki bez mnie? Nie, mam nadzieję, że nie będę tego żałować, ale no zajmę ten czas. Dobra, to ty Julciu zrób mi pierniki, okej? Okay? Tak. Dobra, to jesteśmy umówieni. Tata jedzie do pracy, a chłopaki zrobią tacie pierniki. Juluś, Wituś? Tak. Siemasteczko. No halo? Wojtek, wiesz co, bo ja sobie wymyśliłam, co byś mógł nagrać na TikToka. Że nawet bez Sławka, czyli fajnie jakby było, ale jakby go nie było, że on nagrywa zawsze przy takim czystym biurku, nie? Stole. No. Że ty tylko mówisz coś takiego, przepraszam, ja tu tylko na chwilę umyć stół i tyle. Właśnie dzwoniłam do Wojtka, bo Wojtek, jak już wcześniej wam mówił, pojechał do Sławomira Mencena nakręcić odcinek na kanał do roboty. A ja z naszej dwójki, to ja kręcę te głupoty, o, że tak powiem, na TikToku i zawsze mam jakieś głupie pomysły. I właśnie teraz wymyśliłam sobie to, co słyszeliście, bo Sławek zawsze nagrywa przy takim świeżym stole, że tak powiem, takim czyściutkim, błyszczącym i zawsze ma dużo komentarzy, ja to bym chciał ci tylko być od czyszczenia tego stołu. No i właśnie wymyśliłam, że Wojtek mógłby wparować tam. Drugie rondo. Jeszcze drugie rondo, że mógłby tam wparować i powiedzieć właśnie, ja tu tylko wpadłem wyczyścić ten stół. Udało nam się w miarę szybko, słuchajcie, znaleźć miejsce, gdzie w Toruniu naprawdę ciężko jest z miejscem postojowym, bo pamiętam jak byliśmy już tutaj kilka razy, to raz szukaliśmy, słuchajcie, ponad 40 minut miejsca. Co godzinę są te pokazy w Muzeum Piernika, więc idę kupić teraz bilety i może uda nam się jeszcze dojść na rynek i coś pooglądać. Oczywiście wszystko wyszykowałam, mam milion zapasowych rzeczy dla dzieci, a co? A dla siebie zapomniałam wziąć rękawiczek. Muzeum Piernika, proszę bardzo. Weszliśmy do tamtego muzeum, co przed chwilą widzieliście, ale było tak średnio i na Google Maps znalazłam inne, większe. Mama, powiedz coś. Julek gaduła jest cały... Tak, co? No co? Kiedy tam pójdziemy? Tam nie idziemy. Idziemy do muzeum. Jezu, on gada cały czas. Gorzej jak Wojciech, przysięgam. Idziemy do innego muzeum, bo znalazłam na Google Maps. Także zaraz tu zobaczycie, czy fajniejsze, czy w ogóle działa. Proszę bardzo, wchodzimy i zobaczymy, co tu się robi, co tu się dzieje. No świetnie. Smaruj, smaruj. No jeszcze. Dobrze. To w lasach. Smaruj. Jeszcze. No i sprawę uśmiernić, tak nie w pożycie. Ugniatamy? Dzięki temu damy ciasto, nasze ciasto nie może być za cienkie. Gdyby mieć za cienkie ciasto, to te piękne wzory, które wybraliście sobie na formach, to się nie odbiją. I sobie brudne chleby, tak żeby nie łatwiej uprzęż, bardzo fajnie.
Bardzo fajnie. Ważne, żeby na środku, to jest szalenie ważne. Hokus pokus. Hokus pokus. Czary mary. Czary mary. Niech nam wyjdzie. Niech nam wyjdzie. Piernik stary. Weźcie chocikę. Piernik doskonały. Piernik doskonały. Ekstra, słuchajcie. Wypiekliśmy pierniki, idziemy teraz zwiedzać muzeum, tak? Tak. Daję radę, słuchajcie, daję radę. Trochę pan mi pomagał. Dobra, idziemy zwiedzać, chodźcie. Nie dawaj gazu, bo odjedziesz. Odjadę. Julek za sterami żuka. Ale piękny żuczek. Jest nawet pokój pierniczka. Tak? Tak. I bajka o Katarzynce. Fajnie tu jest, podoba ci się? Dostaliśmy pierniki. Patrzcie, kto już do nas dołączył. Jak było w robocie? Konkretnie, krótko i kreatywnie. Na to mu to założyć? Tak. Dawaj nóżki. Zaraz wam pokażemy, może na... Ja wyszłam na chwilę, pan mówił, tylko nie jedzcie tych pierników, to są ozdobne. Przychodzę Jurek z piernikiem. Bo ja nie wiedziałem, że nie można. A ten jaki miał? W serce? W serce, no. No to dobrze, trafiliśmy. Co sobie wybrałeś? To. Zapytamy, z czym one są, co? Chciałam jeszcze tylko podsumować, że naprawdę to muzeum było w porządku. I za 36 zł weszła nasza cała trójka, bo dzieciaki były za darmo. To dobry pieniądz. No nie, no naprawdę fajna atrakcja. Wiedziałeś, że to muzeum w ogóle było naprawdę bardzo fajnie zrobione. Ja jestem w szoku. Ja też miło zaskoczony, że zorganizowaliście sobie jakoś czas. A teraz idziemy jeszcze pozwiedzać rynek toruński. Jesteśmy w precelkowni. Precelarni. Ja sobie wziąłem na ostro. Patrz, jak to ładnie wygląda. Jurek ma z cynamonem. Dobry? Ja mam z Nutellą, Witkowi wziąłam z smakiem, a Wojtek ma na ostro. Dobra. Nasi znajomi na Instagramie wysłali nam zdjęcie z naszym charakterystycznym samochodem. No i się złapaliśmy. To jest człowiek, którego możecie znać, ale... Cały internet. Nikt nie kojarzy. Ale to w masce by mnie poznali na pewno. W masce na pewno byście go poznali, z twarzy w ogóle nie. Mój but się rozwiązał. Ale nie umiesz tak robić. Byłem magikiem. Umiem tak robić, bo byłem magikiem. Zjedliśmy obiad. Ja dostałem nerwicy i powoli dochodzę do siebie. Wyszedłem na dwór i zacząłem oddychać. Tak bardzo przyjemnie, nie? To był jeden z przyjemniejszych obiadów, jakie jadłem w ostatnim tygodniu. Czyli dwójka dzieci i ja. Uwaga, uwaga. Nie, na przykład są bardzo przyjemne z nami. Obiady może nie? No. Aha, to cały czas nagrywa? Aha, tak. No, to fajnie. Fajnie, że jesteście. I właśnie dojechaliśmy do Gdańska. My to mamy te świetne teleporty normalnie. Przed chwilką widzieliście nas w Toruniu. My robimy tylko tak. I znajdujemy się w Gdańsku, nie? No, już co prawda ciemno za oknem, ale my i tak zadowoleni. Tak jak mówiliśmy, teraz przejechaliśmy do Trójmiasta, tu też mamy kilka pomysłów na realizację wideo, a że wziąłem to moje 3 gluty, to... Coś już nadenerwował, że nas zabrał, już chciałem ci wracać do domu, przysięgam. No i może to był też dobry pomysł, Justyna, może powinnaś. Co? Jesteś taki nerwus. Bo ja po prostu ja się potrzebuję skupić. To jest praca kreatywna. Ja potrzebuję trochę pomyśleć przed takim wyjazdem. Ja też mam pracę kreatywną. No dobrze, twoją pracą jest tutaj zadbanie o dobrobyt rodzinny. Ferie mamy znowu dalej, nie? To można tak powiedzieć, że są ferie. I można i disco polo gra. I ram pam pam. Dziewczyno ma, nieważne. Ważne są doznania emocjonalne, połączenie z nami w ogóle. Dojechaliśmy nad morze, jemy sobie pizzę i co ty na to? I awantura za awanturą. Proszę się wytrzeć i teraz możesz, tak? Teraz możesz coś powiedzieć. Dobra, co teraz? Jest w porządku? Tak, tato, jest w porządku, zobaczcie. Zobaczcie na mnie, jem sobie kurczaczka, wyciągam sobie twarz. Nocne harce na placu zabaw, co? I tuś tak samo, wszystko co do... Czekaj, na Witka! Jak łap go, ale nie jest
odgodziłam. A teraz z Witeczkiem, z Juleczkiem i z Bimbinką idziemy sobie już do pokoju, jest godzina 19, ja też się muszę troszkę po tych nagraniach zresetować. Widzicie sobie jeździć, jesteś już przyzwyczajony do kamery. Ostatnio kręciliśmy mniej na Tata Vloga, bo mieliśmy sporo innych takich rzeczy do realizacji. Nie, że to odłożyliśmy, ale nie no, odcinki były wypuszczane tak jak zawsze, powiedzmy co te 3 dni i tak też cały czas są wypuszczane na Tata Vlogu, ale rzadziej realizowaliśmy materiały, też mieliśmy mniej wyjazdów. Myślę, że nadrobimy to w najbliższym czasie. A teraz już doszliśmy do apartamentu, jesteśmy w miejscu, w którym kiedyś byliśmy, pokój dużo większy u naszych znajomych, u których też będziemy jutro. Pokażemy wam to ciekawe miejsce. Co my tu mamy? Kibelek. Szybki home tour i sypialenka, proszę bardzo. I tam mamy, tak jak widzieliście, plażę. Plaża jest za tym budynkiem naprzeciwko. A wiecie, co jest najlepsze? Naprzeciwko jest przedszkole i jutro Julek idzie do dzieci. Cieszę się, że idzie do tej szkoły. Cześć, dzisiaj naszym operatorem jest Julek. Julek powiedział, że bierze GoPro, nie, GoPro i on dzisiaj będzie kręcił cały odcinek, tak? Tak. Znaczy tam część odcinka już widzieliście i ona była przeze mnie chyba i przez Justynkę nagrana. A teraz Julek, pokaż się, przywitaj się tam ładnie. Przywitałem się. Ale no, musisz patrzeć w obiektyw. Siema, teczko. Jest Julek? Nie ma Julka? Dlaczego tak jest Julek? Tak, nie ma Julka. Bo mam z jednej strony tylko obiektyw. I co, nakręciłeś coś? Tak, wszystko. No to jak wszystko. Jednak Julek zrezygnował z bycia operatorem, wybrał bycie operatorem rowerka, więc powróciłem do was, kochani, do tej kamery. I patrzymy, czy są jakieś bursztynki tutaj na plaży. Na razie nic nie widać, ale myślę, że jakiegoś bursztynka znajdziemy. Patrzcie, jak się chce, to się znajdzie. Uwaga. Jest. Jest bursztynek. Chcesz? Poproszę gofra. Z jabłkiem prażonym, cymanonem i bitą śmietaną. Chciałam tylko powiedzieć, że to są najlepsze gofry. Były! Zobaczmy, ale wyglądają tak? Naprawdę od razu. No, kiedyś były, 10 lat temu. Jeszcze cała Daria Łakomczyk już ma pół. Jechaliśmy 350 km, żeby zjeść gofry. Ciebicia na papugi. Trzymajcie jedzonko. Chodźmy. To nie o, ptaszek. Jest. Patrz, Julek. Ale on nie jedzą. Jesteśmy kolejny raz w papugarni, ale... Będziemy mieli na kogo zrzucić papugi. No. Tu. Ja zawsze w stresie. Cześć, Juleczku! Cześć, kolego! Ona chce jeść, o! Pani mi dała papugę pod kolor bluzy. I coś sobie tam robi. O, jest! Czemu ona nam zjada w kubek? Co? Tak wysypuje, Witek, tam się do mnie podoba. Wysypuje, Wiciu. Mi się podoba. Tylko okulary musiałem zdjąć i mało co widzę. Tutaj pod papugarnią są jeszcze alpaki i alpakoterapia. I proszę, zakryj ucho Witkowi. I patrzcie, ile tutaj jest. Zjeść się całego chciał. I teraz rękę otwórz. No otwórz. Niam, dobre paluszki. Widziu, ale podaj jej to do buzi, że nie sięga wyżej. Julek i tata. Halo. Julek i tata. Bez sosu jest. Mm.
Teta! Dada! Nom, 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 pić! Kiedyś Wojtek nas tutaj zabrał do tego tawa z rybka i kolejny raz tutaj odwiedziliśmy miejsce i tak samo dobrze. Także na przystaweczki sobie zjedliśmy rybki, śledziki i ciśniemy już do domu, w stronę domu. Tak jest? Ciśniemy. Dzisiaj po raz ostatni żegnamy się z plażą. Wczoraj nagraliśmy dość dużo materiału na kanał do roboty na temat poławiaczy bursztynów i mnóstwo tych bursztynów wieczorkiem znaleźliśmy. To też zobaczycie na kanale do roboty za jakiś dłuższy czas, bo materiał chyba nagrywaliśmy 8 godzin i jest sporo tego materiału. Więc żegnamy się z morzem i idziemy w stronę żarciowni i samochodu.